Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film z serii Hololumpeksowy. Bardzo dawno nie było takiego filmu na moim kanale. Jak patrzyłam przed chwilą, to ostatni film właśnie z lumpów był w listopadzie, więc naprawdę prawie rok czasu. Ale jakoś ostatnimi czasami rzadziej chodziłam do lumpeksów, czasami nie znajdowałam żadnych fajnych rzeczy, więc tak zbierałam sobie po trochu, żeby móc Wam pokazać, jakie perełki w tym właśnie ostatnim czasie udało mi się uzbierać. Troszkę mi się przez ten prawie rok uzbierało tych rzeczy, więc podzielę ten film na dwie części. Dzisiaj pokażę Wam część i w następnym filmie pokażę Wam drugą część. Wszystkie te rzeczy, jakie Wam dzisiaj pokażę, pochodzą z lumpeksu wycenionego, więc będę mogła Wam podać, co ile dokładnie kosztowało, więc już bez zbędnego gadania zapraszam Was na dalszą część filmu. I za te wszystkie rzeczy zapłaciłam 90 zł. Mam tutaj rzeczy dla siebie i dla Wojtka i dwie pierwsze rzeczy, jakie Wam pokażę, są właśnie dla Wojtka. Pierwszą rzeczą są takie leggingsy szare. Mają one prążkowany materiał. Są dosyć cieniutkie. Pochodzą z takiej firmy, ja tej firmy nie znam. Fajne leggingsiki, nie były nic zniszczone, wzięłam mu z myślą właśnie o tym, żeby miał po podwórku, a czasami ubieramy mu na jakieś wyjścia, do tego t-shirt, więc fajne leggingsiki i za nie dałam tylko 6 zł. I kolejną rzeczą są to spodnie jeansowe w bardzo fajnym stanie. One są z marki, no proszę, tej marki też nie znam. A tu jest jeszcze jakaś metka. One są z firmy By Very. Nie wiem, tutaj macie dokładnie. O, tutaj jest nazwa. A tu jest właśnie takie logo. Też tej firmy nie znam, spodnie w ogóle nie zniszczone. Jeżeli teraz widzicie tu jakieś ślady na kolanie, no to przez to, że Wojtek już w nich śmigał, a wiecie jak to jest z dziećmi, raz, dwa, o plamy na kolanie, bo to się wywróci, to się potknie. Ale ogólnie były niezniszczone, bardzo fajnie wykonane. W pasie mamy oczywiście gumkę do zmniejszania tutaj obwodu w pasie, więc super opcja, dopasowują się do sylwetki. One mają w swoim składzie 83% bawełny, 15% poliester i 2% elastan, więc skład jak to typowy jeans. Tamte leggingsy mają 100% bawełny, a za te jeansy dałam tylko 10 zł, więc żal było nie wziąć takich pięknych spodenek. Kolejne rzeczy są już to rzeczy dla mnie i pierwszą rzeczą jest jeansowa spódnica w bardzo ładnym odcieniu jeansu. Jest ona, ten jeans jest taki dosyć cieniutki, nie jest to taki gruby, porządny jeans. I one są z firmy Denim CO, tutaj macie również metkę. Ja ją mam w rozmiarze 36, więc idealnie pasuje, długość jest spoko i ona ma w swoim składzie, podejrzewam, że to samo co te spodnie dla Wojtka. 75% bawełny, 24% wiskozy i 6% poliester, więc skład spoko. Nie jest ona w ogóle zniszczona. W bardzo fajnym stanie, niepoplamiona, bez żadnych dziurek. I ta spódniczka kosztowała tylko 18 zł.
kolejną rzeczą jest to przepiękna marynarka. To jest moja perełka z lumpeksu. Zobaczcie, jaka jest przepiękna. Rękawki ma 3/4. Wolałabym, żeby miała dłuższe rękawki, ale tak też się świetnie ona prezentuje. Na rękawkach mamy guziczki. Tutaj z przodu mamy również guziczki i z tej, i z drugiej strony, więc ona się nie zapina. Tak wygląda. Z przodu ma takie trójkątne wycięcia. Z tyłu mamy również przepiękne dwa guziczki połączone takim paseczkiem. W ogóle historia tej marynarki jest taka, że szłam do lumpa z myślą taką, że przydałaby mi się krótka marynarka, bo wtedy były i są do tej pory one na topie. Więc mówię, fajnie by mi się trafiła i poszłam sobie na dział, gdzie były kurtki i marynarki. I tak przeglądam, patrzę, marynarka krótka, czarna. Mówię, byleby była cała niepoplamiona i pasowała i będzie ideolo. I wszystko grało, więc wróciłam do domu bardzo happy. Świetna jest ta marynarka do eleganckich stylizacji, nawet do jeansów. Świetnie ona się prezentuje. W swoim składzie ma ona 78% poliestru i 22% elastanu. Marka, nie wiem co to jest za marka, tylko jest taki znaczek. Więc pierwsze widzę, pierwsze słyszę. Naprawdę trafiła mi się perełeczka w lumpie i kosztowała tylko 27 zł, więc jak za taką piękną marynarkę, super cena. I ostatnią już rzeczą, również to jest moja perełka, potrzebowałam takiej rzeczy w swojej szafie. Jest to jeansowa katana w takim jasnym odcieniu jeansu. Mam w ciemnym, a chciałam właśnie w takim jasnym. Naprawdę jest ona przepiękna, nic nie zniszczona, funkielnówka. I ona ma już taki gruby, porządny jeans. Na rękawkach mamy guziki. Z przodu mamy również kieszonki i zapinana jest również na guziki. Tutaj mamy też kieszonki, więc naprawdę ta katana to trafiła mi się jak w totolotka. Super, nic nie zniszczona. Naprawdę przepiękna katana, niepoplamiona. I ja ją mam w rozmiarze 36 i ona pochodzi z Primarka. Zobaczcie sobie, żebyście mi uwierzyli. Tutaj macie metkę. A skład tej katany to 100% bawełny, więc idealnie wszystko pasuje. I ona kosztowała tylko 29 zł, więc jak za katanę naprawdę spoko cena, bo w sieciówkach za katanę musimy dać stówkę, a czasami nawet ponad stówkę. A tu taka perełeczka z lumpeksu. To by była ostatnia rzecz w tym filmie, a w następnym filmie pokażę Wam kolejną część, jaką udało mi się upolować w lumpeksie. Z tych rzeczy jestem naprawdę mega zadowolona, mega mi się sprawdzają, przydają mi się, a nie, że kupiłam i wiszą one w mojej szafie. Ja je regularnie noszę, więc naprawdę jestem zadowolona i tak jak mówiłam, dałam za te wszystkie rzeczy 90 zł. Widzieliście, co ile dokładnie kosztowało. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która rzecz również Wam się spodobała i co ostatnio Wy kupiliście fajnego w lumpeksie. Mam nadzieję, że ten filmik również Wam się spodoba, że tęskniliście za tą serią lumpeksową. Ja osobiście bardzo tęskniłam, ale czekałam, aż uzbiera mi się trochę tych rzeczy i proszę bardzo, jestem dzisiaj dla Was. Dzisiaj pokazałam Wam fajne rzeczy, myślę, że fajne rzeczy, bynajmniej dla mnie. Koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, tutaj pojawi się przycisk. No i widzimy się już w kolejnym filmie, do usłyszenia, pa!